Siemanko, ja jestem Patryk, a w dzisiejszym odcinku zbuduję taki oto agregat hydrauliczny, który podłączę pod moją prasę oraz wiele innych urządzeń związanych z hydrauliką, które mam nadzieję w przyszłości zbuduję. Oczywiście znowu przesadziłem z mocą, wielkością i wszystkim, co tylko się dało podczas budowy, ale czego nie robi się dla moich widzów? Zaczynajmy! Zobaczcie, jakie skarby udało mi się znaleźć dzisiaj na złomie. Na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę niepozornie, jednak spójrzcie proszę na to. Mamy tutaj dość spory silnik elektryczny, który prawdopodobnie będzie pasował do naszego dzisiejszego projektu. O, jednak ten element musi zostać. Trochę to komplikuje sytuację, ponieważ w jakiś sposób muszę połączyć silnik z pompą hydrauliczną i normalnie do tego celu stosuje się łącznik dzbanowy, jednak tutaj nie ma możliwości, aby taki założyć, dlatego ten element musi tutaj zostać i do niego dorobię już jakieś dalsze mocowanie. No i teraz w jakiś sposób muszę połączyć ze sobą te dwa elementy. O, to będzie dobre. We'll be right back.
No może nie wygląda to najpiękniej, ale mam nadzieję, że będzie działać. Dobra, kolejnym krokiem będzie zbudowanie zbiornika na olej hydrauliczny.
Krzysiu? Łapkę? No. Okej, agregat jest już praktycznie gotowy. Muszę dać jeszcze tylko olej hydrauliczny i możemy w końcu zrobić próbę.
A już czuję ten hejt na plecach, już wam mówię, co się stało. Po pierwsze, kupowanie rozdzielacza na złomy to nie jest najlepszy pomysł i po drugie, składanie go z trzech, tym bardziej. Chodzi o to, że ten element tutaj, widzicie, był od innego modelu i podał ciśnienie na ten element, który jest z aluminium i tego ciśnienia nie wytrzymał. Znalazłem już odpowiednią część, zamieniłem i teraz powinno być już wszystko ok. Tak więc próba numer dwa. Tym razem w okularach. Nie ukrywam, że boję się do tego podejść. Chyba działa. Oczywiście testu nie mogę zakończyć na takim małym siłowniku, dlatego na złomie poszukałem trochę lepszy. No i to na tyle, przeżyłem. Jeśli macie jakieś pytania co do dzisiejszego projektu, to napiszcie je śmiało poniżej w komentarzach, a ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. A tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.